Witam 13 sezonów budynków. Cześć Wam wszystkim z tej strony Sylwo. Zapraszam Was na kolejne wyzwanie. Czytałem Wasze komentarze dość uważnie i założyłem tam taki jeden fajny komentarz, żeby zagrać Manchester United. Powód jest naprawdę prosty. Odejście Alexa Ferguson'a i Paul Scholesa. Także ten odcinek będzie dedykowany właśnie takiemu wspaniałemu menedżerowi. Ponad 25 lat jego kariery na Old Trafford. Naprawdę zasługuje on na najwyższe chwały. Być może kiedyś wybuduje mu pomnik albo nazwą stadion jego imieniem. A my przechodzimy do spotkania Juventus Manchester United. Usiądźcie sobie wygodnie i rozpoczynamy spotkanie. Sto like, oczywiście komentarz. Gram Manchesterem United. Formacja to 4-2-3-1. Ustawię sobie tylko sobie grę z kontry i rozpoczynamy spotkanie. Mam nadzieję, że Wam ten mecz będzie się podobał, że uda się strzelić jakąś bramkę, że nie tyle co wygram, tylko widowisko będzie naprawdę fajne i bramkarze będą parady po jednej stronie Dega, a po drugiej stronie mam nadzieję wystawił Buffona, bo dokładnie nie widziałem jeszcze jego składu. Jedziemy z koksem. Juventus też fajna drużyna, mistrz Włoch, ambitne plany na sezon letni, jeżeli chodzi o zakupy. Wraca z powrotem ta drużyna praktycznie po takim jakby można powiedzieć upadku. Tak tu można nazwać, trochę mamy tu lagi chyba, ale myślę, że zaraz wszystko powinno być w porządku. Piąta minuta, na razie żadna strona sobie, słuchajcie, jeszcze okazji nie stworzyła tam do strzelenia bramki, ale myślę, że damy radę. Ładę tu Van Persie strzela. Jezu, jak to Buffon bronił, jak on to obronił? To nie jest wyobrażalne, żeby coś takiego bronić. Na niej, praktycznie pusta bramka, mógł strzelać, wybierać sobie okienko, pytać się Buffona: panie Buffon, jaką stronę panu strzelić? Powie pan, ja gram tutaj gameplay i żeby bramka była ładna. Naprawdę, tak nie wiem, co to mogło wyglądać. To gawa! Jezu, znowu, nie? Ja to będę miał naprawdę problemy z Buffonem w tym meczu. Buffon chyba, oczywiście będziemy sprawdzać formę Buffoniastego. A skończy się tak, że mi strzelą bramkę pod koniec meczu i arrivederci Roma i ogólnie będzie chujnia z grzybią. Oby tak nie było, oby ta moja przepowiednia prorocza się nie spełniła. Ale na razie miałem fajne dwie okazje. Na razie przeciwnik widać, że nie ogarnia chyba się do końca tematu, albo ma złudzień, albo się nie wyspał. Tak jest właśnie, w ten sposób sobie. Dobrze. Chlebka delikatna. Ojej, nie tak, ale Buffon rzucił się. Bohater narodowy już ma 3 interwencje, zostanie mi jeszcze man of the match. To dopiero by było. Właśnie tak mi się to wysuwa ładnie. Dobrze. Widzę, że żeby na piłkę dalej odebrał, słuchajcie, ja bym sobie zagrał taką klepkę. Wiecie, jak fajna sytuacja by można było stworzyć. Wow, to było ładne podanie. To widzę, że ładnie wykombinował. Chwała mu za to. Ale ja też potrafię grać w piłkę, troszkę coś tam odbić. Ale to powiem wam, na razie mecz taki wyrównany, 18 minuta, my tutaj się staramy. Gdzie Alex Ferguson odchodzi, kurde, 25 lat, zobaczcie, jak te lata zleciały. Ja mam 24, to jeszcze jak mi nie było, to on już świrował sobie na Old Trafford. Kilka razy zdobył Puchar Europy, wielokrotny mistrz Anglii, naprawdę dużo zdziałał. Więcej niż naprawdę kilku trenerów. Także to jest naprawdę ogrom pracy. Pasiak na dolnym czeka ten. Nie wiem, jak mu podał. Będzie, że on nie wyjdzie. Ojej! Znowu Buffon! Bo ja gram chyba przeciwko Buffonowi, ja zauważyłem. Znowu, a teraz nad bramką. Nie wiem, czy Buffon by to wyciągnął. Tutaj bym się zastanawiał, czy Buffon nisko, stare psisko, dałoby radę to wyciągnąć. Z całym szacunkiem, Buffon też dobry bramkarz. Słuchajcie, mistrz świata, także nie ma komu na te piłki zagrać, słuchajcie. Tak dobrze bronią, koleś broni, że nie mam te piłki zagrać. Tak fajnie, chciałem to rozegrać, ale nie chcę puścić po prostu Juventusu ze swojej połowy, wiecie. Ja bym tu przejął runę i tak na klatkę. Wiecie, jak fajna mogłaby z tego akcja, jednak była bramka. Nie ma faulu żadnego, jaki ten faul. Mi się właśnie nie podoba, że cały mecz dominuje, wiecie, a w końcowym aspekcie tak jednak dostaje w dupę i jest po prostu lipa.
No to zobaczymy. Ja muszę swoje okazje po prostu wykorzystać. Jakby nie mam jakąś okazji jeszcze, trzeba po prostu strzelić bramkę i tyle. Się nie bawić, bo nie ma najmniejszego jakiegokolwiek sensu. No to jak to takie coś podanie nie może dojść, no to o czym mówimy, naprawdę to już jest kompromitacja na całej linii Serbo, na całej linii. 30 minuta jeszcze praktycznie nasz rywal nie miał jakiejś tam dogodnej sytuacji, De Gea nie zmusił do interwencji i nie chciałbym na razie, aby w tej połowie De Gea coś musiał robić, jedynie tylko łapać piłki z wyrzutek, to i tak byłoby dużo środkowań. Nie wiadomo dla kogo to będzie V teraz. Nie, to dobrze, to na nas tak. Nani. Świetnie. Nani, runa. Dobrze, runuj. Strzelaj, Van Persie. Ty widzieliście to? Nie, to się nie chce wierzyć. Ty, on takie pieniądze zarabia. On takie pieniądze, grube pieniądze zarabia. To jest normalnie jakieś... To jest normalnie jakaś parodia, komedia. Albo po prostu FIFA, właśnie ten system cały obliczeń, to jest, denerwuje normalnie, lipa. Ja nie wiem, jak może nie trafić, że taki, no i za bramkę stracę, zobaczycie, że tak będzie, że jest tak właśnie w FIFA, że jak nie strzelasz, produkujesz się 7 strzałów na bramkę oddanej i nic. Jeszcze karnego trzeba było wygwizdać, trzeba było karnego od razu, tam się pierdzieć. No takie podanie, no w swoim polu takie podanie, szacun, dobrze. Nani chyba też moja najlepsza na razie, najlepszy mój piłkarz, jeżeli chodzi o pierwszą połowę wśród Czerwonych Diabłów. Ładnie Nani na razie, o dobre podanie, tylko ciekawe, czy on dojdzie. Doszedł, yeah, ale zafiszował. Ładnie Nani, bramka! Yeah! Ale zatrykował! Yeah! Kurde, ale triki! Z Ameryki! Ale akcja, ładna bramka, co nie? Przerzucił sobie piłkę, już z drugiej strony, dribbling, wbiega pole karne, zwód i jest bramka. 43 minuta, mówiłem na niej najlepszy piłkarz, mówiłem wam. Świetna, naprawdę ładna bramka na niego. W tamtym meczu, jak grałem w Reale, miałem taką podobną akcję Cristiano Ronaldo. Troszkę w tam FIFA umiało się grać kiedyś. Słuchajcie, jeździło się na turnieju. Pamiętam 23 miejsce. Wow, na Dolnym Śląsku w turnieju, ale to było Pro Evolution Soccer. Kiedyś w PES-a grałem. Grałem kupę czasu, pamiętam jeszcze jak nie nagrywałem komentarzy z FPS-y, to grało się właśnie w piłkę nożną. Ale to już nie te czasy, nie ten poziom. Teraz to już tylko od czasu do czasu nagram dla was komentarz na online i to jest tak już naprawdę dużo. Liga pierwsza, sezony pojedynków Ultimate Team, trzykrotnie chyba pamiętam, zdobyłem mistrza swoją ekipą, Ultra Power, tak się nazywa, zobaczmy sytuację, tu jest jedna ogromna sytuacja, Buffon nam wybrania, druga sytuacja, właśnie to jest bramka, ta bramka ze zwodem tutaj, Buffon jednak bez szans, w końcu, ale musiałem naprawdę przyfiszować ostro, aby strzelić tą bramkę. Jeżeli słyszycie jakieś szumy, to znaczy, że to wiatrak chodzi tak delikatnie. Po prostu jest taka duchota, że wiecie, masakra, jeszcze komp robi swoje i... Mogę wyczynić, nie ma faulu, nie ma nic, nie chciałem go faulować, wiecie, tak tyki to easy. Rączki mam tutaj, żeby nie było. Dobra, idziemy dalej. Van Persie mógł tą piłkę, słuchajcie, odbić, Bez problemu, bo wysoki jest chłopina, dam mu dać radę. Także Alexa Fergusona pożegnali się Paul Scholesa. W ogóle ten rok jest taki, że dużo jednak piłkarzy odchodzi i trenerów. Patrzcie, Ferguson, Paul Scholes, David Beckham, to są osoby, które zakończyły karierę. Jest taki właśnie rok ubytków, nie ma... W ogóle, jeżeli chodzi o piłkę nożną, futbol, taki mi się daje, że do te gwiazdki nasze, to wypala się, nie ma już takich... celebrytów, znanych takich piłkarzy, jak to było wcześniej. Jest teraz oczywiście jakiś pewnego rodzaju niedobór tych gwiazd. Kiedyś mogliśmy się naprawdę zachwytać Ronaldo i... Nie wiem, kiedy tak mi się wydaje, to są takie osobiste jakieś takie spostrzeżenie, że piłkarzy takiego formatu, gdzie kiedyś wieszało się na plakaty na ścianie, teraz już tego nie ma, wydaje się, futbol się jednak jakoś tak uogólnił, nie ma takich
Uwaga, dobrze, zagram tutaj. Jezu, nie do niego, przecież miał tyle. Miał tylu piłkarzy tam było, słuchajcie, dał mi lepszą piłkę zagrać. Dobrze. Okej, teraz byśmy zagrali tą klepę, Savo. Może do góry puśćmy, ja pierdolę. Nie będę przed chwilą obiecałem, ale miałem okazję. Patrzcie, Bayern się otworzył. On jakoś widzę, że jego ta obrona jakoś coś szwankuje. Mogę coś rzeczywiście jakąś akcję sklepać. No, znowu to samo. Na styk wszystko jest. Ja już mam tak akcję tutaj, miałem dograną. Ja pierdolę, jakaś sztuczka techniczna. Muszę teraz uważać. O, ja nie wiem, czy on da radę. Dał radę. Z Rostą tu jednak przegrywał ten pojedynek, ale dał radę. To się cieszy świetnie. Mam Persję, zagrałem do Runeya. Runej. Mam Persję. Patrz cały czas na gram Van Persję, a mówię Runej, co nie? Patrzcie, znowu to samo. Znowu brakuje wykończenia w tej akcji. Także to jest mój mecz. Ja wiem, że to jest mój mecz, ale jednak ja mogę zapłacić, słuchajcie, za to. Za takie coś się jednak FIFA płaci. To najwyższą cenę, stratę bramek. Dobrze, ten ślizg wykonał, że to w miarę czysto, słuchajcie, wszystko wyszło. Nie było jakiejś takiej większej straty. Dobrze, Runej. Ja bym chciał z Runejem to zagrać piłkę, ale trudno. Patrzcie, nie da rady, znowu strata. Słuchajcie, 66. minuta. Jest 1-0, ładna bramka na niego po indywidualnej akcji. Ja to zagram się. Dobrze, tylko nie za mocno. Ponownie. Jezu, kochany. Ja tylko lekko nacisnąłem ten przycisk, a już połowę boiska leci. Czasami ta FIFA naprawdę denerwuje. Są takie akcje, te przekombinowane, aby tylko po prostu zachować taką przewagę, ten handicap, jakby tak to nazwał. I widzę, jest po prostu czasami denerwujący. No, zastanawia się, czy nie strzela. Tak samo w Ultimate Team, drużyną brązową jesteśmy w stanie pokonać drużynę nawet niebieskich. Widziałem takie przypadki, są nawet pokazane, także jest ogólnie, wkurza to. Tak samo mnie się przydała jeszcze jedna sobą bramka i po meczu by było. No ale taką piłkę przejąć to 73 minuta, nadal jest 1-0. Widzę, że teraz on ma przewagę, koleś, że teraz mnie tutaj chce przycisnąć. Mam nadzieję, że mu to nie wyjdzie. Wybij to piła, ale już nas przywarciłem. Znowu to samo. Teraz trzeba rzeczywiście, tak, bo to końcówka meczu. Wiadomo, teraz przeciwnik musi mieć przewagę, odrobić sobie to wszystko. Dobrze, wybij to Sebo, już pierdol się. Dawaj to, wybij to. Patrzcie za koleś, jaka komenda jedna społeczna. Jak ja nienawidzę czegoś takiego, jak mi koleś zamyka własny w polu karnym. No na pewno. Wybij to, spokojnie. Dobrze, kontra. Dawaj. No mam Van Persiego, no. nie mogę, normalnie. 80, jeszcze 10 minut zostało. Ja wiem, że ja to wygram, mam nadzieję, że to wygram. Wojna nerwów w szpaku, na pewno wojna nerwów, tak. Blisko pole karne. Dobra, wypierdzę to, jak najdalej. Tak, teraz. Dobrze, do środka, tak jest, od razu. No ale ten Van Persie, to jeżeli chodzi o szybkość, naprawdę tu nie ma rewelacji. Uwierzcie mi, jeżeli będziecie grali Manchester United, nie dawajcie sobie Van Persiego na szpicu napastnika, bo będziecie przegrywać tak właśnie te pojedynki biegowe, jak ja przegrywam. Zobaczcie, co on ze mną robi. Teraz koleś, chyba sobie jaja jakieś ze mną. Chyba tak, bo tu wiadomo. Ja mówiłem, że tak będzie, że pierwszą połowę ja będę dominował i teraz może to wybić to. Dawaj, do, w końcu coś wyszło, jakaś akcja, jest. Kura. Dobra, teraz tylko bym tu mamy tutaj. Dobrze. No i co teraz, Sebo? Tak jest, ostatnie podanie, nie mogę dobiec. Ta zepsuła. Od razu mówię, że się zjebało tyle. Dobra. Rura, może coś końcowego damy radę jakoś wybić. Nie, tutaj widzę, że nie ma. Mam Persję. Do na niego. Nani, strzelaj to, no! Jest! Bramka Runej! 90. minuta na pożegnanie honorowo, yeah! Yeah, Runej! Jest! Moc!
dawaj. Całą koleś mi połowę prawie cisnął, ale my strzelamy bramkę. Chociaż tyle, Sebo. Nani, bramka jest usta, on chyba pozostanie graczem meczu albo Buffon. Także Manchester United 2-0 z Juventusem. Wow. Po prostu świetnie. Chyba koleś nam podziękuje za grę. Tak jest. Utracone połączenie z przeciwnikiem. Komentował i grał dla was Sebo. Pojedynki sezonów. Piszcie komentarze, łapkujcie nowych. Zapraszam do subskrypcji. Gromcie z mocą FIFA 13. Na razie. Cześć.